W tym odcinku zaczynamy już przygodę z samym Gatsbym i Reactem. Pamiętajcie o łapce i subskrypcji, a my przechodzimy do odcinka. Instalacja Gatsby'ego, jeżeli macie już Node'a, jest banalnie prosta. Przechodzicie do Visual Studio Code, włączacie konsolę, czyli tutaj macie Terminal, New Terminal. Pamiętajcie, aby przejść do folderu, gdzie wasz projekt ma zostać stworzony. Ja generalnie w nim jestem, no bo wiecie, otworzyłem sobie Visual Studio Code w tym folderze, więc defaultowo na ten folder ustawiony jest wasz Terminal. No i wpisujecie npm init Gatsby. Ta komenda to instalator Gatsby'ego. Wciskacie Enter, następnie poprosi was o to, czy ma pozwolenie na to, że musi zainstalować odpowiednie paczki. Oczywiście klikacie Y, czyli Enter i sam instalator już za was instaluje właśnie te odpowiednie paczki. Następnie zapyta was o to, jak wasz projekt będzie się nazywał. W tym momencie nazwijmy go Kurs Gatsby'ego. Następnie w jakim folderze ma się stworzyć wasz projekt. Klikając Enter tworzycie go w folderze, w którym się znajdujecie. Ja właśnie klikam Enter i przechodzę dalej. Następnie Starter daje wam możliwość zainstalowania odpowiednich pluginów. Jeżeli wasz projekt będzie podłączony pod CMS-a, jak to zrobić, omówimy w następnych odcinkach. Natomiast teraz przechodzimy dalej, wybierając opcję No. Kolejna opcja to wybór frameworka CSS-a. Ja korzystam ze Styled Components, więc wybieram tą opcję. Natomiast potem pokażę wam, jak zrobić to ręcznie. Jeżeli teraz wybierzecie opcję No, to nie ma problemu, potem to nadrobimy. Natomiast wiecie, SAS też jest jak najbardziej w porządku. Post CSS to nawet nie wiem, co to jest. Także tyle do tego. Ja wybieram w tym momencie, w sumie wybierzmy sobie No, ponieważ potem pokażę wam, jak zainstalować Styled Components. Kolejna i ostatnia opcja to dodanie różnych rzeczy do waszego projektu. Z listy rozwijanej możecie wybrać kilka opcji. Na ten moment nie wybieram żadnej i przechodzę dalej. Czyli lecę na sam dół, a następnie klikam Done. Następnie kreator spyta was, czy powinniśmy stworzyć ten projekt. My oczywiście wpisujemy Y, czyli Yes. I oczywiście mamy błąd. Błąd mamy z tego powodu, że nie jestem podłączony do internetu podczas nagrywania tego odcinka, więc ja już to nadrabiam, a kurs zaraz zobaczycie, jak się instaluje. Z reguły instalacja trwa jakiś tam okres czasu, z reguły jest to krótki okres czasu, natomiast niekiedy w moich przypadkach naprawdę trwa to długo, więc nie przejmujcie się. Gdy już cały projekt się zainstaluje, no to zaraz się usłyszymy, nie ma sensu, żebyśmy czekali, jak to się będzie instalować. Jak widzicie, cały projekt się zainstalował i dostajemy informację, że aby zobaczyć podgląd naszego projektu, musimy przejść do tego folderu, w którym się znajduje oraz odpalić komendę npm run develop. Zróbmy to, czyli cd gatsby kurs, a następnie npm run develop. Ta komenda pozwala nam zobaczyć nasz cały projekt na localhoście, czyli możemy go oglądać w naszej przeglądarce z bardzo dużą łatwością. Możemy sobie to skopiować, czyli localhost na porcie 8000. Wchodzimy w przeglądarkę, następnie tutaj wklejamy to. Ja tutaj wyłączę konsolę i jak widzicie, mamy całą templatkę taką bazową naszego projektu. Jak widzicie, wszystko działa, a ja zapraszam was do łapkowania, subskrypcji i kolejnego odcinka. Pozdro!